I jak tu łowić? Prawdę mówiąc, jak dowiedziałem się, że będziemy łowić na tej rzece, to spodziewałem się wody znacznie szerszej, płytszej, bardziej górskiej, z dużo szybszym nurtem, gdzieś tam jakiś lasek, gałęzie, a tutaj w zasadzie jesteśmy na wielkim polu porośniętym trzciną. I ja tak na dobrą sprawę udaję, że wiem, co robię. Ale na szczęście jest ze mną człowiek, który dzisiaj troszkę mi podpowie, jak łowić na gumki. Pierwsze lekcje już dostałem. I o dziwo będziemy obławiać przede wszystkim z nurtem i wciągać tą przynętę pod nurcik. Wszelkiego rodzaju małe gumeczki, na tym się dzisiaj będziemy skupiać. Gdzieś tam powoli w nurcie przytrzymując takim wachlarzem, obławiając tą niewielką rzeczkę. Ja tutaj próbuję robić też parę rzutów w górę, ale dosłownie jeszcze moment. Opa, jeszcze moment, podejdę do Radka, bo oczywiście mówię o Radku Witulskim i mam nadzieję, że Radek mi troszkę podpowie, jak tutaj łowić te ryby. No i mam nadzieję, że ta rzeczka zaskoczy i jednak coś tutaj wypłynie z tej wody, bo prawdę mówiąc, pierwsze wrażenia, trudno, zarośnięte, niewielka ta rzeczka, mnóstwo trzciny wokół, zupełnie czegoś innego się spodziewałem, ale oczywiście nie oznacza to, że takie łowienie nie ma swojego uroku, jak najbardziej ma, tylko że po prostu jestem w ciężkim szoku, że tak to wygląda. Zaczynam od małego blottiza na czeburaszce 3-gramowej. Ale nie wiem, czy tutaj właśnie, skoro będziemy łowić z nurtem, to czy nie warto jednak spróbować jakiegoś maleńkiego riperka, taką gumeczkę, która w przytrzymaniu będzie pracować. Na pewno trzeba będzie pokombinować trochę z przynętami, z kolorami, bo podobno ryby jakieś tutaj oczywiście pływają, tylko trzeba się do nich dopasować. I trochę porozmawiamy sobie najpierw o... Ależ to jest zarośnięte i troszkę sobie porozmawiamy o tym właśnie, jak łowić na gumę na rzece. Na pewno nie tak jak ja teraz. Puszczaj. Jest. Lecimy dalej. No to teraz już oficjalnie cześć, witajcie w kolejnym odcinku EWA. Tak jak wam wspominałem na początku, jesteśmy na odcinku górskim niewielkiej rzeczki, która wygląda, tak jak wspominałem, zupełnie inaczej niż to sobie wyobrażałem na początku. Myślałem gdzieś o gęstym lesie, masie zakrętów, bystrej wodzie, a tutaj jesteśmy w szczerym polu, bardzo mocno zarośniętym, na zupełnie niewielkiej rzeczce. I będziemy łowić na gumy, także nie tylko, nie mam w ogóle doświadczenia, jeżeli chodzi o łowienie na gumy na takich rzekach, to jeszcze typ tej rzeczki zupełnie jest dla mnie nowy, ale na szczęście jest ktoś dzisiaj ze mną, kto mi podpowie trochę, jak na tej rzece łowić i mam nadzieję, że uda nam się dopaść chociaż jakiegoś niewielkiego kropasa. Jak tam wyniki? Cześć, witajcie w kolejnym wspólnym odcinku. Tak jest. Mam nadzieję, że jednak teraz uda nam się wspólnie połowić. Szczęście dopisze nam obu. Tak jak Tomek powiedział, jesteśmy na bardzo fajnej rzece pstrągowej, aczkolwiek odbiegającej totalnie od takiego stereotypu pstrągowego, czyli potoków, lasu, krystalicznie czystej wody. Tu jest jednak bardzo dużo odcinków porośniętych trzcinami. Woda, rzeka nie jest zbyt szeroka, ale za to momentami dość głęboka. Chociaż ten moment, w którym teraz próbujemy dopiero złowić tego wymarzonego kabana, jest trochę pechowy, ponieważ byłem na początku tu sezonu, woda była już niska, ale nieco wyższa niż teraz. Teraz jeszcze spadła bardziej, więc można powiedzieć, że ryby powinny być w dołkach, łatwiejsze do namierzenia. Ale ryby też spływają z pewnych odcinków, te odcinki są już puste. Także wyzwanie jest bardzo, bardzo duże, ponieważ wieje wiatr, więc musimy się wstrzelić w wąski pas trzcin i umieścić przynętę w wodzie. Musimy namierzyć ryby, no i już widzę, że dobrać odpowiednią przede wszystkim przynętę, ponieważ moje killery, które do tej pory się sprawdzały, na razie ryb nie dają albo
prostu tych ryb tam nie ma. Tak jak powiedział Tomek, będziemy łowić na gumy. Z racji tego, że wiele gatunków staram się właśnie na te przynęty łowić przez cały okres, przez cały sezon, tym bardziej pstrągi. Ja oczywiście na pierwsze rzuty wybrałem swoją małą przynętę Shatiza 5 cm, w tym przypadku w naturalnym kolorze i myślę, że w kolejnych minutach tego filmu zobaczycie, jak ta przynęta łowi oraz wiele, wiele innych i opowiemy jak, dlaczego, po co i właśnie dlaczego te gumy, jak dobierać. To już za chwilę. Trzymajcie się, hej! Zawsze jak łowicie we dwóch czy więcej osób i dopiero zaczynacie sezon albo nie wiecie, co się dzieje do końca nad wodą, to zawsze warto zacząć od dwóch zupełnie różnych przynęt. Radek łowi na tego małego Shatiza w naturalnym kolorze. Ja z kolei taki różowy, mocno świecący Blottis. Zupełnie inna praca, zupełnie inny kolor, inne podanie też. Dlatego, że ja łowię na czebureszkę, Radek na zwykłą główkę jigową. I trzeba próbować, trzeba łowić jak najwięcej, wyciągać wnioski. Jak okaże się, że te ryby fajnie reagują na jednak coś mocniej pracującego, wtedy obydwaj będziemy łowić na Shatizy czy na riperki. A jeżeli okaże się, że skuteczniejsze jednak ostrzejsze kolory albo właśnie robaczki, imitacje, to wtedy Radek pewnie też się przerzuci. Także jak najszybciej trzeba wyciągnąć jak najwięcej wniosków. Niestety dni krótkie, do przejścia miejscówek mnóstwo. Także im szybciej wyciągniemy jakieś wnioski, tym większa szansa, że coś się uda złowić. Ależ tu jest zaczepów. Wszystko miękkie, puszcza, ale jednak łowienie nie najłatwiejsze. Tak jak Radek mówi, woda niska dosyć i strasznie ciekawe, jak to wpłynie na brania. Muszę przyznać, że trochę jestem przerażony takim łowieniem, ale z drugiej strony bardzo podekscytowany. Także mega, mega fajnie. Wytrzymajcie kciuki, a ja postaram się dla was coś dopaść. Radek ma pierwszą rybę. Weź tutaj się teraz dostań do niego. Czapkę widzę, jest dobrze. Na szczęście Tomek był niedaleko. W momencie, kiedy zaciąłem strąga. Pierwszy tego dnia nie jest zbyt duży. To nie są te klamoty, o których wspominaliśmy. Na początku wydawał się w sumie jeszcze mniejszy, bo zaczął młynkować, szedł pod prąd i nagle w połowie drogi, bo odrzut był dość daleki, nagle bum, wrynny, bum pod brzeg. No, stwierdziłem, że może nie jest to rekordowa ryba, ale naprawdę w świetnej kondycji. Mamy ciepły styczeń, ryby są naprawdę już w świetnej kondycji. Troszeczkę już grubsze niż zazwyczaj bywa o tej porze. No i co zadziałało? Guma, Shatiz 5 cm. Wcześniej robiłem tą prostkę zupełnie innym kolorem, naturalnym. Szary grzbiet, oliwkowy grzbiet, można powiedzieć, z perłowym bokiem, taka uklejeczka, nic. Założyłem zupełnie inny kolor, zobaczcie, z brokatem, trochę czerwieni, też oliwka, ale już trochę bardziej stonowany. Bum. Klasyczne łowienie z opadu, bujanie w toni, przyjemne, naprawdę finezyjne łowienie i może też przynieść dużo fajnych ryb. Mam nadzieję, że to pierwsza, nie ostatnia. Tak jest. Pięknie. Bum. No i oczywiście, nie tylko dlatego, że jest to odcinek no kill, ale przede wszystkim no... O to chodzi. Hopa. Tak piękne ryby powinny wracać do wody. Tak jest. Bum. Gratulacje. Super. Pierwsze kroty za płoty. Pierwsze kropy za koty. Tak za jest. Płoty. Tak jest. To jest to, o czym mówiłem właśnie na początku. Dwóch wędkarzy, dwie różne przynęty, kombinowanie tak najszybciej. Jakieś wnioski się wyciąga. Jedna ryba to oczywiście nie oznacza, że odkryliśmy już sposób na nie, ale nie trzeba mnie długo namawiać, żeby zmienić przynętę. Radek riperek, mały Shatiz w naturalnych kolorach, ja jaskrawy robalek. Także zaraz przerzucam się też na małego Shatiza i próbujemy. Piękna ryba, nie za wielka,
ale już przyzwoitych rozmiarów, no i przede wszystkim grubasek taki fajny. Także o to chodzi, o to chodzi. Nie zawsze te naturalne są najbardziej skuteczne, dlatego warto mieć trochę różnych kolorów, ale skoro natural, to natural, jak najbardziej. Kłócić się nie będę wcale. I może rzeczywiście brązowy brokacik naturalny, maleńki szaktis leci na wędkę. Jest maleńka ryba, ale jest. Ale ryba strasznie maleńka. Ojej, ojej. Ryba wypięta i w świetnej kondycji do wody. Niewielki, tam 20-parę centymetrowy pstrążek. Hopa. Uciekaj, wariacie. Chciałem przejść naokoło. Bardzo podmokły teren był. Ja nie jestem przygotowany, żeby po pas chodzić w błocie. Ale już tutaj gdzieś powinna być rzeka chyba zaraz. Masakra, gdyby ktoś mnie postawił tutaj w tym polu i powiedział znajdź rzekę, to trochę by mi to zajęło. Gdyby nie te ścieżki tutaj i gwarancja od Radka, że coś tu rzeczywiście płynie. Na pewno to jest rzeka? Droga, cywilizacja prawie. W tej gęstej trzcinie najłatwiej to znaleźć czapkę Radka, jasno-pomarańczową. Ale w tym momencie nie widzę nic, ani Radka, ani rzeki, a jeszcze przed chwilą nad nią stałem. O kurczę, ale dziura. Ale tuż obok, tutaj już płynie rzeka w końcu. Trzeba bardzo uważać w takich miejscach. Jest. Jest maleńki niestety znowu. Ale jest. Pstrążek, zobaczcie jakie to są warunki. Och, niewielki 20-paro centymetrowy pstrążek. Hopa. Jak widać po moich spodniach i po mojej twarzy, dajemy z siebie wszystko. Przeszliśmy kilka kilometrów po tych bagnach i trzcinowiskach i no niestety wszystkie efekty widzieliście do tej pory. Niewiele się dzieje, ale nie poddajemy się. Na ostatnią godzinę łowienia postanowiliśmy jeszcze raz zmienić miejsce i popróbować w trochę innym odcinku. Być może tutaj są jakieś ryby, natomiast już od razu widać, że woda jest nadal niestety bardzo, bardzo niska. Zanim jednak dzień się skończy, to jeszcze parę słów o tym, o czym przede wszystkim ten odcinek ma być, czyli o tym, dlaczego i jak warto łowić na gumki. Dlaczego gumy? Argumentów może być wiele. Na pewno nie należy w tym momencie rozstrzygać i nie chciałbym tego robić. Myślę, że jest to kwestia nie do rozstrzygnięcia, wyższość gumy nad innymi przynętami i odwrotnie. Ponieważ każdy rodzaj przynęt posiada zupełnie inne walory, daje zupełnie inne możliwości. Ja łowię na gumy z paru względów. Przede wszystkim pozwalają mi bardzo punktowo obłowić koryto rzeki. Mogę je zaprezentować trochę jak woblery, ponieważ dobierając odpowiednią pracę, lusterkujący korpus albo modyfikując troszeczkę paletkę ogonową, faktycznie możemy uzyskać taką niemal bardzo drobną pracę woblera. Mogę gumę postawić w nurcie, która będzie balansowała albo będzie unoszona przez nurt i też będzie w pół wody kusiła ryby. Jeżeli będzie potrzeba, w każdej sekundzie mogę po prostu wysunąć wędkę, spuścić przynętę w dołek, pod nawis, w podmycia, takie jak widać na przykład za moimi plecami.
szybciej guma po prostu reaguje na to, co chcemy zrobić, jak chcemy taką przynętę zaprezentować. Dużym minusem, a zarazem ogromnym plusem woblerów jest to, że tak jak widzicie w przypadku, kiedy mamy rzeki bardzo wąskie, zarośnięte trzcinami, niekiedy wobler po prostu pozwala obłowić jakiś odcinek rzeki, dzięki temu, że spływający. Zwodujemy go, spuścimy na otwartym kabłonku i często takie miejsca, które uniemożliwiają wykonanie rzutów, otwierają się właśnie dzięki woblerom. Także tu już widzimy różnicę, plusy przemawiające za gumą i ogromny plus przemawiający na przykład za woblerem. Skuteczność to jest już zupełnie inny temat, rzecz względna. Wszystko zależy od okresu, wody, naszych umiejętności, odpowiedniego doboru kolorystycznego. Także tu też nie należy rozstrzygać. Warto mieć je przy sobie, tak jak ja. Również posiadam różnego rodzaju woblery, wahadełka, po prostu różne rodzaje przynęt, które każdy spinningista raczej powinien mieć w swoim arsenale. Wracając do gum. Minimalnym rozmiarem, jaki łowię na początku sezonu, czyli od stycznia, to jest mniej więcej 5 cm długości. Jak widzicie, smukłe ripperki o wąskiej ogonowej pracy i od 5 cm w górę, powiedzmy do 7, 8, niekiedy nawet 9, chociaż ja bardzo rzadko sięgam po tak duże przynęty, ale na przykład miejscowi, którzy gdzieś tutaj biegają, czy z woblerami, czy z gumami, mają naprawdę świetne też wyniki na tak duże, masywne gumy. Także jeżeli chodzi o rozmiar, mniej więcej myślę, taka długość 5-7 cm pozwala zachować bardzo dużą uniwersalność. Kolorystycznie oczywiście skrajności. Stonowane kolory, dominacja koloru bordo, wiśni z domieszką brokatu, poprzez troszeczkę bardziej naturalne, imitujące, załóżmy, ukleje, czyli oliwkowy, szary grzbiet z perłowym korpusem. No i skończywszy, oczywiście, co zaraz Wam też pokażę, na bardziej skrajnych kolorach, które i zarówno podobają się pstrągom, jak widzicie, umazana była w użytku guma od takich właśnie bardzo jaskrawych, które również pasują pstrągom, jak wspomniałem, lub też okoniom, przez bardziej przezroczysta, taka fajna galaretka, która w wodzie jeszcze nabiera naprawdę niezłego takiego poblasku. No i stonowane. Jeżeli ktoś łowi pstrągi albo okonie właśnie, fiolety, róże, do których zaraz przejdę. Akurat w tym przypadku stonowany właśnie będzie bardziej fiolet z domieszką brokatu, a róż bardziej krzykliwy, ale niezawodny, bez względu właśnie na porę roku. Tak jak w tym przypadku mamy blottiza 5,5 cm. Akurat uzbroiłem go główką jigową, ale rewelacyjnie, i tak jak z Tomkiem rozmawiałem, też powiedzmy połowę czy dwa razy lepiej sprawdza się zbrojony na czeburaszce. Wówczas tylko trzeba pamiętać o nieco dłuższym haku, żeby nie robiła się dźwignia w czasie holu. Także tu mamy jakby najmniejsze wersje, robako podobne, na rybko podobne, jak ten szatis 5-centymetrowy. Dalej możemy oczywiście iść, też bardzo ciekawy kolor, o którym wspominałem, czyli wiśnia z domieszką brokatu i zieleni, jak ten Stanley, imitacja ciernika. Takich oczywiście też przynęt warto szukać i oczywiście w górę z rozmiarem. Co do prowadzenia, tu powiedzmy mogę wielu z Was chyba uspokoić, albo ta informacja ucieszy. Nie musimy silić się bardzo często na wyżyny albo wchodzić na wyżyny umiejętności jigowania, podbijania. Wystarczy po prostu wykonanie rzutu. Jak widzicie, rzeka jest wąska, ale jednak ten wachlarz musimy uzyskać, czyli możliwie bliżej przeciwległego brzegu. Przynęta opada wolno do dna, ponieważ też główka powinna być tak dobrana, żeby, jak wspominałem wcześniej, guma jednak balansowała, lewitowała w wodzie, powoli opadając do dna. Uzyskamy opad 2 wolne, 3 wolne obroty korbką. To zależy od
ciężaru, rodzaju główki i przynęty oraz uciągu wody. Nieraz wystarczy tylko podnieść, przynęta się przestawi i takim wachlarzem przechodzimy pod swój brzeg, który często też jest podmyty, jest, może być pod nim rynna jakaś jama i wtedy wpuszczamy i też właśnie opadem lekko lewitująca, powoli lewitująca przynęta penetruje cały odcinek. Brania są bardzo często mocne, pewne, takie okoniowo-sandaczowe, także można się naprawdę cieszyć z finezyjnego łowienia, delikatnego, lekkiego, ale za to z niezłym zakończeniem w postaci munkującego, kiedy naprawdę rekordowej wielkości strąga. Także myślę, że w dużym skrócie tyle, jeżeli chodzi o argumenty przemawiające, albo przynajmniej te najważniejsze w moim przekonaniu za wyborem gum, czyli punktowe łowienie, precyzyjne obłowienie. Często gumę mogę postawić tak jak woblera w nurcie, zmniejszając wagę główki. Jak potrzeba, obławiam każdy dołek. I co najważniejsze, największe efekty właśnie mam w czasie wykonywania rzutów w dół rzeki z nurtem i prowadzenie pod nurt. Szybkie, dynamiczne skoki z wodą. Niestety, akurat przynajmniej w moim przypadku się nie sprawdziły. Także mam nadzieję, że kilka słów wstępu, dlaczego, po co, w jaki sposób i gdzie używać gum pozwoli też Wam skutecznie wykorzystywać je na swoich rzekach. A my wracamy do łowienia. Wstrążek jakieś 10 centymetrów. Tutaj skubną maleńka ryba. Bardzo dobrze, że się wypiął. Oczywiście mamy wszystkie zadziory pozaginane. Maleńka ryba. To też pokazuje, jak często nieselektywne są te maleńkie przynęty. Chociaż pstrągi to są szalenie agresywne ryby. Z jednej strony często używa się maleńkich przynęt, gdzieś tam nimf, wszelkiego rodzaju właśnie tych maleńkich robaczków czy maleńkich riperków. Coś tutaj się zaczepiło. Ale ja również często łowiłem naprawdę niewielkie pstrągi po kilkanaście centymetrów, do 20 nawet na obrotówki, dwójki, trójki czy na woblery. Naprawdę dosyć spore, także to są szalone właśnie, szczególnie te małe pstrążki. Szalone. Lecę. Włączałem kamerę. Na większą gumę? Ładna ryba, tak, na większą gumę 7 cm, właśnie Shatis, o którym wspominałem. Zobaczyłem się, to jest kolejna ryba w moim życiu i naprawdę nie jedna z niewielu, tylko raczej większej paczki fajnych ryb, gdzie chcę włączyć kamerę, odwracam się, kontroluję pozornie napięcie plecionki, ale nie wiem, gdzie jest ryba. W tym przypadku po prostu weszła w zaczepy i to wystarczyło. Fajna ryba, ale obławiałem ten odcinek mniejszą przynętą, nic nie dawało. Założyłem właśnie 7,5 cm Shatisa Slima w naturalnym, jak widzicie, kolorze. Można powiedzieć minus jednego haka. Guma ma wiele atutów, ale jeszcze ten dodatkowy minus, że to jest jeden hak na wodach pstrągowych bezzadziorowy albo z zagiętym zadziorem. No i się robi dźwignia, a pstrąg lubi powariować. Kurde. Dzisiejszy dzień niestety dobiega końca. Mówię niestety mimo tego, że troszkę się cieszę, że zaraz wracamy do hotelu, ciepłego hotelu, gdzie wezmę prysznic, a potem pójdziemy coś zjeść. Jestem głodny, zmarznięty, a jednocześnie spocony i zmęczony, ale wędkarze już tak mają, że nieważne jakie warunki,
nieważne co się dzieje nad wodą, to i tak mamy ochotę dalej wędkować. Ja również z przyjemnością jeszcze bym tutaj powędkował, natomiast dzień uważam za jak najbardziej udany. Przede wszystkim chciałem zobaczyć w końcu na żywo, jak łowi się pstrągi na gumę. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, mam bardzo duże zaległości, jeżeli chodzi o łowienie pstrągów i dzisiejsze spotkanie z Radkiem, dzisiejsze łowienie tutaj na pewno dało mi wiele, wiele przydatnej wiedzy i mam nadzieję, że Wam również. I fajna sprawa, bo w zasadzie cały sprzęt, jaki używaliśmy, to jest nic nowego. To jest wszystko to, co miałem już w pudełkach. To są wędki moje okoniowe, to są przynęty moje okoniowe, które również sprawdzają się na rzekach. Także żadnych większych inwestycji, a można się naprawdę fajnie pobawić. Trzymajcie kciuki, dzięki wielkie za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku FW. I jak tam? Ja już nagrałem, nagrałem już pożegnanie bez ciebie, bo jest światło słabe. Żegnam was. Także dzięki za odcinek. To ja dziękuję ci. Do zobaczenia. Za lekcję. Jeżeli mnie słychać, widać. Tak. To dziękuję bardzo. Widzimy się w następnym odcinku. Tak. Na razie, hej.